Wioleta Czarnomska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą dominuje dziś rozległy niż. Polska również znajduje się w zasięgu obniżonego ciśnienia. Nad obszar naszego kraju napływa wilgotne, polarno-morskie powietrze. Na wschodzie, a także południu Europy zaznaczy się wyższe. Wtorek pogodnie i ciepło zapowiada się na południu kontynentu. Na pozostałym obszarze pojawi się dużo chmur z opadami deszczu, a w Skandynawii i Rosji również śniegu. Najchłodniej będzie w Moskwie. Tu termometry wskażą zaledwie 1 stopień na plusie. Zdecydowanie cieplej będzie w Warszawie, a także w Wiedniu, około 14 stopni, a najcieplej w Rzymie, 20 stopni Celsjusza. I zmieniamy mapę. Ostatni wtorek marca będzie nam upływał pod znakiem mało dokuczliwych opadów deszczu. Początkowo frontowa strefa zaznaczy się w województwach zachodnich. Wraz z upływem dnia na zachodzie kraju niebo zacznie się wypogadzać, a strefa opadów przemieści się nad województwa centralne, a także wschodnie. Mimo to na termometrach wysokie wartości. Od 10 stopni w Szczecinie, około 11 stopni w Poznaniu oraz w Gdańsku do 14 stopni w Krakowie. Ciśnienie atmosferyczne będzie systematycznie rosnąć. W południe warszawskie barometry wskażą 1008 hektopaskali. I na koniec zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach naszego kraju.